ona i on. Przewodniczący i przewodnicząca. To prawdziwy marynet. Są zieloni i dlatego tak ich kochamy. Szanowni Państwo, mam już pan Karciani i Dariusz Szwek. Zapraszamy. Szanowny panie. Szanowni panowie. 6 lat temu władzę w Polsce przejął PO-PiS. I do dziś trzyma się mocno na Alejach Ujazdowskich. Bo dla nas różnica między PiS-em a Platformą jest taka, że jedna partia już nie rządzi, a druga za chwilę nie będzie rządzić. Jesteśmy tu z wami dlatego, że nie zgadzamy się na Polskę konserwatywną. A co ważne, z nami jest większość społeczeństwa. Większość społeczeństwa, które nie chce konserwatywnych rządów Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Dlatego wychodzimy z propozycją budowania zupełnie nowej, świeżej. Czerwonej. Czerwonej. I bardziej sensownej. Prawdziwa powiedziała ostatnio, że Polska jest w budowie, a my tę Polskę już budujemy. Jest nas tutaj dwoje, ale to wciąż za mało. Wolelibyśmy, aby cała publiczność była na scenie, ponieważ rodzi poważne obawy. Że nie ma was tutaj z nami. A przecież budujemy jutro bez obaw. Zapraszamy was do współpracy w tym przemówieniu. Budujemy o zielonym. Budujemy to jutro razem. Także spróbujmy, czy nam się uda zrobić coś razem już dzisiaj. Uwaga, eksperyment. Eksperyment społeczeństwa obywatelskiego uczestniczącego. Tak jest! Uwaga, uwaga. Szanowni Państwo, spróbujmy. Budujmy zatem zieloną, naprawdę ekologiczną Polskę, abyśmy mogli pić czystą wodę bez obaw. Obaw. Teraz okay. Państwo, bez obaw. Czyli jak bez obaw. Abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Oba! Budujemy przyszłość dla naszych dzieci. Jak? Bez oba! Budujemy przyszłość tam, w tej przyszłości będziemy wszyscy, bez względu na wiek, spokojni o przyszłość. I ludzie starsi, i ludzie młodzi, będziemy żyć bez oba! Budujemy równość kobiet i mężczyzn. I innych. Budujemy sprawiedliwe społeczeństwo, abyśmy w nim mogli żyć. Bez obaw. Budujemy gospodarkę. Gospodarkę, która jest przyjazna nie tylko ludziom, nie tylko konsumentom, nie tylko pracownikom, ale jest także przyjazna środowisku. Jak? Bez obaw. Budujemy taką rodzinę, aby nikt nie czuł się dyskryminowany, aby w swojej rodzinie, w takim kształcie, jak każdy z nas sam wybierze, żył i czuł się bez obaw. Dobra. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne oraz energetykę odnawialną. Budujemy energetykę bez atomu. Jak? Bez obaw. Budujemy rolnictwo ekologiczne i żywność wolną bez GMO, abyśmy mogli jeść. Jak? Bez obaw. Kobiety i mężczyźni, budujemy razem jutro bez obaw. Dziękujemy wam bardzo.
i razem budujemy tylko bez owoców.